drugiego porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu sesji 20. Czy ktoś z Państwa składa wstępne sprostowanie do protokołu 20 sesji? Ponieważ nie wpłynęły do mnie żadne wstępne żądania stosowania protokołu, stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. To jest druk numer 184A. Uchwała w sprawie przyznania medalu pamiątkowego 20-lecia powstania dzielnic miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. Opinię się pozytywnie przedłożoną w załączeniu do uchwały listę zasłużonych dla rozwoju samorządności społeczności lokalnych. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Uzasadnienie zgodnie z uchwałą nr 19/221/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie medalu pamiątkowego 20-lecia powstania dzielnic. Każda rada dzielnicy wręcza medale dla zasługi dla rozwoju samorządności. Na liście załączonej do uchwały, ponieważ są tylko dwie pozycje, pozwolę sobie je przybliżyć. W punkcie pierwszym jest to Krakowska Spółdzielnia Nieruchomych Saner, medal przyznany z okazji 60. rocznicy istnienia i działalności Spółdzielni Nieruchomych Saner, która zajmuje się produkcją, ale co najważniejsze zatrudnia osoby niepełnosprawne, w szczególności osoby niewidome i niedowidzące, dając w ten sposób pracę osobom niepełnosprawnym, jak również współdziała na co dzień ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych i niedowidzących przy ulicy Tynieckiej z Polskim Związkiem Niewidomych. Na terenie spółdzielni prowadzona jest przychodnia zakładowa finansowana w całości przez spółdzielnię, jak również klub niewidomego Lajkonik. Na 60 lat to dużo, dwa razy więcej niż istnienie Rady Dzielnicy. Na drugiej pozycji oczywiście uroczystość odbędzie się w tą sobotę. Na drugiej pozycji znajduje się Wiesław Wójcik, zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic. Nie wiem, ma pana Jacka. Czy otrzymaliście państwo uzasadnienie, jeśli chodzi o pana Wójcika? No, chcę powiedzieć, że pan Wiesław Wójcik był radnym w kadencji 2002-2006. Był inicjatorem święta ulicy Detmajera, pierwszej edycji tego święta. Inicjator wielu pomysłów, wielu wydarzeń na terenie Bronowic Małych. Osoba znacznie zasłużona dla społeczności. Opinia Komisji Informacji i Promocji pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Ja mam jedno pytanie, ponieważ pierwotnie wersja druku 184. W uzasadnieniu napisane jest, że każda rada dzielnicy wręcza medale osobom zasłużonym dla rozwoju samorządności, a w druku 184a nie ma osobom. To jest autopoprawka. A na czym polega autopoprawka? Nie rozumiem pana pytania, no ale... To jest proste. Dlaczego wykreślono słowo osobą? Bo przyznajemy instytucji. Właśnie. Ale uchwała Rady Miasta nie dopuszcza tego. Proszę napisać skargę do pana prezydenta. Albo proszę zadać pytanie Radzie Miasta, dlaczego włącza instytucją do każdej jubileuszy. Bo Rada Miasta ma takie uprawnienia, ale nie cedowała ich na Radę Dzielnicy. I nie zabroniła. Nie zabroniła.
Chcę tylko przypomnieć, że już wręczaliśmy instytucjom czy stowarzyszeniom medale z okazji jubileuszu i żadna uchwała nie została uchwalona przez prawników miasta, które kontrolują i oceniają, czy uchwała jest zgodna z prawem. Może to będzie precedens, jak Państwo napiszecie skargę. Czy jeszcze ktoś chciałby się zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję, zamykam obrady na punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw tej uchwale? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę. Na rok 2013 w zakresie prac remontowych dróg, chodników do oświetlenia, druk numer 185. Remont części chodnika. W tym drugim Zawalicka, remont chodnika na odcinku od wjazdu do kościoła i drogi autobusowej. Punkt trzeci, remont uliczek wewnętrznych po zachodniej stronie ulicy Rydla. Punkt czwarty, ulica Cicha, remont ulicy wraz z chodnikiem na przedłużeniu ulicy Cichej, położony na terenie gminnym. Punkt piąty, ulica Kurok Węckiego, boczna wykonanie na klatki asfaltowej. Punkt szósty, remont chodników i ciągów pieszo-jezdnych w obrębie centrum na Wajery, Bronowice Małe. Punkt siódmy, remont ulicy Krystora. Punkt ósmy, remont ulicy Machania. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie, Rada Dzielnicy Szóstej zgodnie ze statutem i procedurą zobowiązana jest do przyjęcia listy zadań w zakresie prac remontowych dróg chodników do oświetlenia w terminie do dnia 15 października roku planowania. Jak Państwo wiecie, w uchwale z ubiegłego roku te pozycje, które tutaj zostały zapisane, były na tak zwanej liście rezerwowej i one zostały powtórzone z jedną modyfikacją, znaczy dwoma modyfikacjami, mianowicie na pozycję piątą zarząd zaproponował wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Górozwęckiego Boczna i na pozycji szóstej remont chodników i ciągów pieszo-jezdnych w obrębie pętli tramwajowej Bronowice Małe. Jeśli chodzi o Górozwęckiego Boczna, to jest powrót tej małej uliczki na listę. Natomiast po raz pierwszy pojawił się remont chodników i ciągu pieszo jezdnych w obrębie pętli tramwajowej Bronowice Małe. Jak Państwo wiedzą, domyślają się, jest to, można powiedzieć, najważniejszy punkt, że tak powiem, centrum naszej dzielnicy.
gdzie krzyżują się drogi komunikacyjne, jest pętla tramwajowa i mieliśmy wiele wniosków, próśb o to, żeby zająć się tym problemem i doprowadzić do remontu tych ciągów pieszojezdnych. Z taką prośbą, wnioskiem zwrócił się Komitet Obywatelski Budowli Dobra Rzeczy, przesyłając nawet te zdjęcia. Zarząd stanął na stanowisku, że należy wprowadzić ten punkt na listę rankingową i umieścić go na 6 pozycji. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Ja takie już powiedziałem na komisji. Co przy komisji to kwestie ulicy dla powsłonu jest pełne, w ogóle nieparzyste. Państwo wszystko wiedzą. Zobaczcie, powiem tylko tyle, że na pewno ta uchwała się nie spotka w SZW. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Przepraszam bardzo. Tak, bardzo proszę. Jestem z zewnątrz. Zapomniałem, że to na Łukasza Kryjniego. Mieszkam przy ulicy Wiedeńskiej. Chciałem zapytać, czy jest szansa na zbudowanie ulicy Wiedeńskiej progów spowalniających? Przepraszam tego, bardzo, bo troszkę głośno, bo nie słyszymy. Czy jest szansa na zbudowanie w ulicy Wiedeńskiej progów spowalniających? Jak wiemy, jest znak strefowy P43 do 30 km. Niestety, zarówno niektórzy mieszkańcy ulic tutaj w obrębie tego osiedla, jak i niektóre samochody szkółek tak zwanych dla kierowców. No, wnioskuję z tego, że mieszkam przy zakręcie i gwałtowne hamowanie świadczy o tym, a można 30 spokojnie przejechać, że jadę więcej niż 30. Uważam, że nie można czekać, aż będzie jakieś nieszczęście, bo był już tam wypadek na tym skrzyżowaniu. Narzekają osoby, bo ja robiłem te zdjęcia specjalnie tych samochodów, żeby zarejestrować, jaka jest gęstość ruchu. Była taka sytuacja wyrywkowa, 15 minut, 13 samochodów, 4 jest z mieszkańców albo do mieszkańców, 9 tak zwanych szkółek jazdy. Proszę pisać mi do dziennika i dojeść bezpieczniej. No, są oczywiście wykręty, że jest tutaj szkoła jazdy, więc muszą gdzieś jeździć. Tylko pytam się, czego ich uczą, jeżdżąc do 30 km po uliczkach, na których nie ma pasów, nie ma oznakowanych przejść, nie ma skrzyżowań prawdziwych, czyli te 4 lata skrzyżowania, 4 uliczki, gdzie rzeczywiście od pierwszej się czegoś wymaga i tak dalej. Ostatnio byłem na Podhalu, jest taka ulica Kółolczy, ulica o dużym ruchu, są progi spowalniające. Na ulicy Zarzecze tutaj do Armii Krajowej od Lea są progi spowalniające. Na Świętej Królowej Jadwigi są progi spowalniające. Uważam, żeby to zdyscyplinowało i przyjeżdżający na osiedle, bo niektórzy tutaj jeżdżą rajdowo. No niestety nie mam radaru z homologacją, żebym to mógł udokumentować. I to ich zdyscyplinowało. Tak sobie może by to zniechęciło te szkoły jazdy do rozjeżdżania tej naszej uliczki. Czy jest szansa, żeby coś takiego wprowadzić do tego? Znaczy szansa zawsze jest, tylko jeśli tak mogę jakby odwrócić. Znaczy problem jest natury głębszej. Zawsze jest tak, że jeśli chcemy zamontować progi, to część mieszkańców protestuje, a część jest jakby za tym pomysłem. Natomiast mamy, tak wymienił Pan ulicę Zarzecze, mamy teraz zgłoszenia, żeby zdemontować te progi, bo działają źle na budynki, ludzie nie mogą spać, bo nikt nie jest w stanie dopilnować, żeby samochód, który się rozpędzi, czy wieczorem, czy po południu, żeby tak nie przejechał znacznie szybko. I po prostu mamy takie zgłoszenia, czyli to jest kolejny horror dla tych budynków, przy których znajdują się progi. Trzeba to rozważyć. Ja myślę, że jednak najlepiej byłoby, jakby udało się zrobić takie rozeznanie wśród mieszkańców ulicy Wiedeńskiej, a zwłaszcza tam, gdzie te progi miałby się pojawić, czy wyraziliby zgodę. Bo później mamy pisma, listy, tak jak na ulicy Nabonie, o usunięcie progu i tak dalej. No nie ma sprawy, jest za i przeciw. Byłaby jednomyślność, tylko ciekawe jestem, gdyby się zdarzyło, żeby tym osobom, które protestują, żeby tam się zdarzył wypadek, bo tam chodzi z dziećmi, biega sporo ludzi, czy by wtedy potrzebowali to zdanie. No ale znaczy, uważam, że głównie ci mieszkańcy, którzy nie... głosu podpisami mieszkańców. Ja tylko jedno zdanie, że gdy głównie ci, którzy nie przestrzegają
tego limitu prędkości, no to oczywiście, że będą przeciwko. Dziękuję. Ja myślę tak, że no, można zwrócić się z prośbą, z pismem, najlepiej gdyby było dość duże poparcie mieszkańców danej ulicy. Nikt nie będzie stał na przeszkodzie, że można zorganizować to spotkanie i wysłuchać też dodatkowo opinii, ale mówię, no, zawsze te propozycje mają dwie strony. Jeśli doprowadzimy, to widocznie jest równowagą. Nic nie przesądzam oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym zabrać głos, ponieważ nie widzę, zamykam dyskusję i obrady na tym punktem porządku obrad. Kto z Pań i Panów Radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki na Pana Łukasza o przeliczenie głosu. Oczywiście. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dwie osoby nie wziąłem. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzamy jednoznacznie, że Rada podjęła uchwałę.